Daria, powiedz mi, jaka największa paranoja się wydarzyła w twoim życiu? Tak wiesz, pierwsza, która ci przychodzi do głowy. Wow! Paranoja jest o toksykach, ostatnio też dlatego... O, jak ludzie mogą... o Jezus, dużo jest tej paranoi. Jak ludzie mogą ci źle życzyć i ty być dla nich dobrym, a oni jeszcze ci źle życzą. Nie rozumiem tego. Uczę się cały czas, w ogóle uczę się takich zasad czasami w ogóle w świecie, bo ja jestem w szoku, bo ja jestem empatą. I nie zawsze mogę mierzyć ludzi w ten sam sposób i to jest zupełnie normalne. To też nie jest tak, że teraz mówię, że jestem święta, ale w ogóle nie rozumiem osób, które mają jakąś taką, lubią taką władzę i takie poczucie, nie wiem, wyższości i lubią manipulować ludźmi. Ja tego po prostu nie jestem w stanie robić i to dla mnie jest paranoją. I w sumie o tym też trochę jest paranoja. Początek wypowiedzi zabrzmiał trochę, jakby ktoś cię skrzywdził albo zawiódł z bliskiego otoczenia. Czy to miałeś na myśli? Niestety tak i to wielokrotnie. W ogóle od jakiegoś czasu widzę, że niestety gdzieś tam show biznes przyciąga takich ludzi i ja jestem w ogóle... Jakby ciężko mi się do tego odnieść, bo dla mnie zawsze gdzieś tam liczyła się muzyka. Ja ją gdzieś tam zawsze pisałam, w ogóle spędziłam masę czasu wcześniej grając koncerty i w Londynie i pisząc gdzieś tam wiecie sobie do poduszki. I dla mnie nigdy samą wartością nie było to, żeby być popularną, nie? Ale okazuje się, że masy ludzi ma gdzieś takie, nie wiem, czy niskie poczucie własnej wartości, czy coś i oni tak bardzo do tego lgną. I no tak, uczę się trochę życia od nowa i wiele mnie zaskakuje po prostu. Ostatnim razem, jak się widzieliśmy, to byłaś wręcz jedyną kandydatką, aby reprezentować nas na Eurowizji w tym roku. Co czułaś, kiedy oglądałaś tegoroczny konkurs? Oglądałam półfinał. Nie oglądałam finału, tylko i wyłącznie dlatego, że grałam wtedy swój koncert. Ale pamiętam, że jeszcze chyba schodziłam o pierwszej ze sceny, nie, o drugiej. I wszyscy googlowaliśmy w ogóle wyniki, bo kibicowaliśmy Krystianowi zupełnie szczerze. I uważam, że wiecie co, wyniki nieważne. Przecież tak naprawdę i tak, żeby wygrać taki konkurs, pewnie trzeba mieć niesamowity budżet, różne rzeczy i tak dalej. Ja wiem, że wielu z was żyje właśnie w idealnym świecie. Nie, to zawsze jest, to jest cała produkcja, to nie jest jedna osoba, nigdy nie była. Więc nie wiem, czy mieliśmy nigdy, jakby kiedykolwiek realne szanse, ale z drugiej strony mamy być z czego dumni. Taka jest moja opinia. Szkoda, że nie byliśmy w pierwszej piątce. Nie do końca rozumiem. Oglądając półfinał wróżyłam naprawdę wysokie miejsce Krystianowi, ale tak jak mówię, czy warto się tym przejmować? Nie warto. To jeszcze dopytam, bo moją faworytką była Chanel z Hiszpanii. Nie wiem, czy kojarzysz hiszpańską Jennifer Lopez. Coś kojarzę. Ja powiem szczerze, że moją faworytką, ja w ogóle miałam znajomego, za dużo powiedziane, ale ze studiów znajomego, który reprezentował Szwajcarię, Marysburg, Boys Don't Cry. Cały w ogóle pomysł tej piosenki, w ogóle głos jak Louis Armstrong, no sztos. Ale też była Belgia, która była naprawdę bardzo fajna, soulowa, wiecie, ja lubię soul, nie każdy musi, więc to byli poza Krystianem moi faworyci, natomiast naprawdę Krystian w półfinale, jak wtedy oglądałam na żywo, potem widziałam w finale, naprawdę uważam, że po prostu zasługiwał najwięcej. A czy mimo to, co się wydarzyło w tym roku, czyli to drugie miejsce i no sporo jakby też kontrowersji wokół samego konkursu teraz w trakcie finału, to nadal jest wydarzenie, które ciebie interesuje, którym chciałabyś wziąć udział? Wiecie co, nie, to znaczy jesteśmy w Sopocie, jakby jest świetnie, jest mój trzeci radiowy utwór Never Ending Story jest w tym momencie czwartym najczęściej granym w Polsce. Dla mnie jest to niebywałe, co stało się w przeciągu ostatniego roku. Moja muzyka i w ogóle moi fani są dla mnie najważniejsi. W ogóle energia, którą ja zyskuję dzięki koncertom, jest niebywała. Moje przyjaciółki są tu dzisiaj ze mną. Były ze mną również rok temu na pierwszym moim festiwalu w Polsacie. Ta zmiana, która we mnie gdzieś tam się zrodziła i te wszystkie problemy i kłody pod nogi, to ja śmiałam się nieraz, że po prostu chyba jakaś siła próbuje mnie zupgrade'ować, bo po prostu tyle problemów, które gdzieś tam się narastały, był to ogrom. Dlatego dla mnie najważniejsza jest moja kariera, ja, żadne konkursy, żadne przepychanki, nie podobała mi się cała atmosfera wokół tego konkursu. Więc jeśli ja kiedyś to zrobię, to tylko i wyłącznie dlatego, że będę czuła, że Polacy bardzo tego chcą, nie zrobię tego w ogóle dla siebie. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy zmieni się to za, słuchajcie, 10-20 lat, ale na ten moment tak na to patrzę.